przyjechałam ze swoją teściową, by oddać nasz stary telewizor, odkurzacz i makulaturę, by otrzymać 3 drzewka, w sumie bardzo fajne, i zasadzimy je w Sulęczynie u nas na Kaszubach na działce. Zdecydowałyśmy się na to, bo fajna akcja. Coś też okazja do tego, żeby porozmawiać z innymi ludźmi o tym, że środowisko jest bardzo ważne, że trzeba dbać o to, a nie tylko wystawiać sprzęt na ulicę. Zgarnęłyśmy zresztą po drodze nawet jeden mały gracik. Uważam, że to jest fajna inicjatywa i wszystkim polecam, bo można przy okazji nie tylko zadbać o środowisko, ale też na przykład dostać drzewko. Lasy Państwowe od początku są zaangażowane w akcję Drzewko za sadzonkę. W tym roku zostało to rozszerzone nie tylko o makulaturę, a również elektrośmieci. Dostarczamy sadzonki, pomagamy w dystrybucji ich i zachęcamy do aktywnego włączania się w akcję. Każdy śmieć oddany w tej akcji to mniej śmieci w lesie. Co roku bierzemy udział w akcjach ekologicznych z Dziennikiem Bałtyckim. Tak jak na co dzień zachowujemy się ekologicznie, tak tutaj w skali takiej indywidualnej z klientami bardzo chętnie uczestniczymy w akcji. Klienci są zawsze bardzo radośni, przyjeżdżają z wózkami pełnymi makulatury, wręcz samochodami. Cieszą się, że mogą gdzieś upchnąć makulaturę i elektrośmieci od bodajże 2 lat. Mają roślinkę i ona rośnie im przez wiele lat. Wszystkie działania, które podejmujemy, zmierzają w kierunku zrównoważonego rozwoju. Gospodarka obiegu zamkniętego. U nas objawia się to poprzez Decathlon Rent, Decathlon Second Life, Buyback. Rozdaliśmy 800 sztuk różnych gatunków drzew i krzewów. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W zasadzie zaczęliśmy przed czasem. Akcja miała rozpocząć się o 10, a już od 9.30 rozładowywaliśmy kolejkę chętnych po odbiór sadzonek. Ludzie wiedzą, że muszą segregować, znaczy powinni segregować te odpady. Wiedzą, że muszą dbać później o to drzewko, żeby ich cieszyło. Wiedzą, że to drzewko będzie wiązało węgiel, czyli będzie też przyczyniało się do poprawy klimatu. Bardzo sympatyczna inicjatywa. Fajnie, że Dziennik Bałtycki i Nadleśnictwo zorganizowało taką akcję. Przywieźliśmy z 25 kilo makulatury i sadzimy las gdzieś, jeszcze nie wiem, 6 drzewek. Mały las, ale las. Świetnie, jeżeli ktoś posiada elektrośmieci, które nie wie, co z nimi zrobić, jeżeli posiada masę makulatury i też no, woli to sobie zbierać, niekoniecznie wystawiać, tudzież wrzucać do kontenera, to uważam, że taka akcja jest super, bo jest to po prostu obrót drewna w naturze, oddajemy celulozę i zyskujemy drzewka.